Jestem Randy. Anne Marie Rogers. Po śmierci ojca Randy i Anne zostały ze stadem ptaków, którymi nie są w stanie się opiekować. Nie wiedziałam, kto mógłby przyjąć te wszystkie ptaki. Oddanie ich do schroniska i eutanazja byłyby ostatnią opcją. Ulubionymi przyjaciółmi zmarłego Rogera były dwa emu, George i Gracie. Były jego pasją, mają około 22 lat. Emu żyją nawet do 35 lat. Problem pojawia się wówczas, gdy ich właściciel umiera wcześniej. Nie wiem, jak bardzo są oswojone, ale zazwyczaj sobie z nimi radzę. Zdziwiliśmy się, że przebywały na tak dużym wybiegu. Zobaczmy. Nie były tak oswojone jak nasze. Emu nie są słabe. Mają sporo mięśni. Te nieloty nie są bynajmniej bezbronne. Potrafią kopnąć równie silnie jak koń. Swoimi ostrymi pazurami mogą zadać poważne obrażenia. Przynieś płachtę. Dla bezpieczeństwa wszystkich obecnych doktor postanawia użyć brezentu. Trzymamy go we dwójkę, żeby nie mogły uciec. Zobaczą, że to ściana, przez którą nie przejdą. Wystraszyły się. Emu posługują się mową ciała. Samiec jest przerażony. Kiedy się prostujesz, to oznacza, że wypatrujesz niebezpieczeństwa. Kiedy się pochylisz, jeszcze kawałek, uznają, że wszystko jest w porządku i przestają uciekać. To było imponujące. Jan wie, co zwierzę za chwilę zrobi. Jeśli obserwujesz zwierzęta, wiesz, jak je najłatwiej złapać. Nic ci nie zrobią. Ważący powyżej 40 kg, ci rdzenni mieszkańcy Australii są groźni. Emu bywają dzikie, mogą zrobić krzywdę. To było ryzykowne i przerażające. Kiedy założysz im skarpetę na głowę, nie mogą już tak szybko uciekać. Ale wciąż mogą kopać. I nie tylko. Mają twarde mostki. Podczas walki zderzają się ze sobą klatkami piersiowymi. Cały sekret polega na tym, żeby przytrzymać wielką kość na ich klatce piersiowej. Podskakują, kopią, ale nie uciekną. Może z innymi ptakami pójdzie łatwiej.